Polsce, w związku z czym tak naprawdę to jest, nie będzie być może rozgrzewka. Same właściwe procesy się nie uruchomiły. W tej perspektywie się wystąpienie i Timmermansa. Ojca Świętego, wystąpienie pana komisarz Bieńkowski, więc to już dajmy mu spokój, ale również będzie to inicjatywa Donalda Tuska. Ja tu zakładam, że Donald Tusk nie występował jako przewodniczący, chociaż napisał. Słuchają Państwo Radio Maryja w naszym programie Czas na porady ekologa, które przygotował i poprowadzi dr Leszek Korzuchowski. Wystąpił jako obywatel Rzeczypospolitej, bardziej aniżeli urzędnik Unii Europejskiej, dlatego że to są przedwczesne ruchy. To nie jest jeszcze prawo, które jest w Polsce. To jeszcze nie jest prawo, które jest w Polsce. Jeśli chodzi o sankcje, daleko, daleko w przód, one mogą mieć miejsce, ale też jest to mało prawdopodobne. Przypomnijmy, musi być zgodne wszystkich krajów członkowskich, zawierają poparcie Polski. Ale to będzie tak, jeden z trzech scenariuszy. Tak, oczywiście chciałem te scenariusze zostawić, bo to jest jakaś kwestia radykalna, przyszłościowa. Natomiast to, co się dzieje dziś, bo mówimy o pewnej komunikacji, pewnym wizerunku Polski, bo gazety piszą i to piszą nieprzychylnie, tak jak Republika dziś, choćby włoska. Czy to jakoś się przełoży na konkretne postrzeganie naszego kraju, jako tego, który jest mocny i ekipa rządząca, która nie daje się opozycji i przeprowadza swoje reformy do końca, realizuje obietnice wyborcze, czy wręcz przeciwnie, i będzie to znakiem słabości i zaniepokojenia europejskich państw? Ja myślę, że to jest kluczowe pytanie, brzmi o co idzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zatrzymicza. Wszystkim państwa serdecznie witam i pozdrawiam. Chociaż nie tylko, dar wakacji, jak i społeczeństwa bardzo jakoś tam się przejmują systemem prawnym w Rzeczypospolitej. Dany nam jest uwagę, on między innymi na kontemplację piękna natury, na zamyślenie, zastanowienie się nad sobą i nad naszym życiem. Kontakt z przyrodą dostarcza nam wrażeń i wytchnienia, uzdrawia nas i przywraca nam siłę. Tak oto pisze pan Jerzy Gala w zbiorku Tomiku Poezji Miód, Wiara i Tradycja wydanym w Krakowie w roku 1998. Wiersz ma tytuł Modlitwa zdrojowa. Pytają mnie ludzie spotkani na drodze, dlaczego żyjemy w pośpiechu i trwodze? Dlaczego powietrze i woda i słońce nie są już tak czyste? Dlaczego uśmiechu tak mało wśród ludzi? Dlaczego śpiew ptaków nas rano nie obudzi? Kto skazał nas wszystkich na nicość i mrok? Odebrał nadzieję i zasmucił wzrok. To człowiek człowieka wyprowadził z raju, pozbawił radości, zdrowia i spokoju i zmusił do życia na nieludzkiej ziemi, w krajobrazie piasku, głazów i kamieni. O Panie, coś mnie stworzył na obraz i podobieństwo swoje, przywróć mi pełnię człowieczeństwa i naturze uroki Twoje. Pozwól mi cieszyć się pięknem Twego ziemskiego tworzenia, podziwiać wspaniałość przyrody i pszczół harmonią brzęczenia. Korzystać z walorów tych klinickich zdrojów i modlić się o łaskę dalszego ich rozwoju. Starych państw unijnych, może w ten sposób, licząc znaczy linii od 2004 roku. W związku z czym tutaj Polska jest kluczowa, jeżeli chodzi o naciski na przykład na Węgry, które no niektórzy naukowcy podkreślają, że Węgry mają podobną strukturę, ale Węgry są zdecydowanie mniejszym graczem. W związku z czym tutaj gra o Polskę tak naprawdę i no, jej udział i pozycję w Unii Europejskiej jest naprawdę z perspektywy dużych państw, ale nie tylko dużych państw starej Unii, to jest naprawdę bardzo, bardzo istotny element. Istotne pytanie, po co toczy się gra? W Polsce staramy się rozumieć, o co toczy się gra. Natomiast czy coś z tej gry rozumieją, no właśnie, państwa unijne i nie tylko. Jeśli spojrzymy za ocean dziś do Wall Street Journal, na okładce przedstawia zdjęcie wielkiej biało-czerwonej flagi i podpis: Polacy wychodzą na ulicę, podczas posłowie starają się wziąć pod kontrolę sąd. Jesteśmy zaniepokojeni ciągłym dążeniem.
polskiego rządu, nie tylko wzywa, ale i pobudza do praktycznego zaangażowania dyktowanego chrześcijańską wizją świata i chrześcijańską wizją człowieka. Stanowi ona radosne orędzie skierowane do uciemiężonego stworzenia, a zwłaszcza i na pierwszym miejscu do każdego z nas. Trzeba postawić pytanie. W jaki sposób wiara z nowych zdobyczy naukowych zdoła wniknąć głębiej w ten problem, aby doprowadzić tą drogą do zajęcia właściwej postawy wobec zaistniałego kryzysu? Mówi do nas Ojciec Święty. Znamienne, że w naszych czasach, w obliczu tego, co nazwane zostało zagładą środowiskową, wyrósł wielki ruch kulturalny zmierzający do obrony i odkrycia na nowo środowiska naturalnego. Na tę konieczność trzeba uwrażliwić przede wszystkim młodych. Pełne szacunku korzystanie z przyrody należy uważać za istotny element ich procesu wychowawczego. Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się rozkoszowania przyrodą, której czar łączy się za pośrednictwem intymnego pokrewieństwa z milczeniem kontemplacji. Podobnie też odcienie stworzenia stanowią szlaki nadzwyczajnego piękna, na których dusza wrażliwa i wierząca bez trudu odnajduje echo tajemniczego i największego piękna samego Boga Stwórcy, od którego wszelka rzeczywistość bierze początek i życie. Święty Benedykt Znurski, którego dopiero co wspominaliśmy, patron Europy, żyjąc w okresie kryzysu cywilizacji antycznej, dał początek klasztorom, które stały się oazami kontemplacji i warsztatami pracy. Monastycyzm potrafił rozumnie połączyć, jak to dobrze zauważył papież Paweł VI, krzyż, książkę i Bóg. Trzy elementy, których nigdy nie wolno rozdzielić, jeżeli nie chce się wystawiać na ryzyko równowagi osobowościowej, społecznej i środowiskowej. Benedyktyńskie zawołanie Ora et Labora stanowi mądrą radę, przeznaczoną dla wzrostu serca i myśli, ale także do przemiany ziem opuszczonych i dzikich, pola żyzne i pełne uroku ogrody. Oby ten przykład pomagał współczesnemu człowiekowi w ponownym osiąganiu tej zdolności syntezy, z którą w dużej mierze związana jest jakość ludzkiej przyszłości. Jakiejś tam poważnej destabilizacji społecznej. Bardzo jest niewykluczone, że Amerykanie i ja bym też tutaj brał do tego uwagę, pewnie łatwo przyglądają się temu, jak będą reagować i finanse, i giełda, i tak dalej. Póki co powodu do obaw nie ma. W związku z tym, że cóż, jesteśmy skazani na to, że musimy obserwować, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Właśnie, panie profesorze, jeszcze jedno pytanie na refleksję o przyszłość. Jak to wszystko będzie się rozwijać? To pytanie, które zadałem również Jakubowi Kukiewiczowi. Czy myśli pan, że po wakacjach te emocje, które doświadczamy dziś, wczoraj, w tych ostatnich dniach ucichną, Polacy pojadą na wakacje, wrócą również politycy i jakoś wszystko się ułoży? Czy na przykład nowy lider opozycji wyraźnie gdzieś we wrześniu? Zacznijmy może od końca. Ja myślę, że nowy lider nie wyrośnie, dlatego że chyba, że coś mnie zaskoczy. Natomiast ja właśnie dostrzegam, że Le Nouvel Observateur z roku 2000, pierwszego. W pierwszym numerze zamieszcza artykuł na temat zmian klimatu. Przedstawię Państwu główne tezy tego artykułu, który zechciał przetłumaczyć Pan Władysław Misiołek, za co mu dziękujemy. Alby za 40-50 lat będą zamiast śniegu,
bić w mży, w deszczu, a tam, gdzie były trasy zjazdowe, będzie rudzie i ze skła i mokra trawa. Splajtują firmy turystyczne, będą zamykane hotele i restauracje. A Kwitani pod naporem fal cofają się plaże. Podnoszenie się poziomu morza sprawiło, że brzeg cofa się rocznie o 3 metry. Do morza jedna po drugiej suwają się nadmorskie wile, choć budowano je pod koniec XX wieku w odległości ponad 100 metrów od brzegu. Poważne kłopoty przeżywa Holandia. Podniesienie się poziomu morza i nawałnice sprawiają, że słona woda przelewa się przez groble i tamy, zatapia poldery. Zagrożone są nie tylko uprawy tulipanów, więc Holendrzy w całej Europie poszukują piasku, żeby umocnić i podwyższyć wały. Jeszcze gorzej jest dalej od Europy. W Zatoce Bengalskiej ponad 25 milionów ludzi zostało zagrożonych zalewami w czasie gwałtownych przepływów morza i huraganów, a także topnieniem lodowców w Himalaju. Groble i tamy już nie podtrzymują spływających wód. Wszystko, o czym pisze Le Nouvel Observateur, może się zdarzyć za sprawą temperatur, które rosną i rosną z powodu efektu cieplarnianego. Otóż blisko 30% promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi odbija się od atmosfery, od chmur i od powierzchni naszej planety. Pozostała część jest zatrzymywana przez Ziemię i następnie wypromieniowana w otaczającą ją przestrzeń w postaci promieniowania postczerwonego. Tak było od zawsze i byłoby nadal, gdyby nie działalność człowieka, która zakłóciła ten odwieczny proces. Od początku rewolucji przemysłowej w ziemskiej atmosferze wzrasta zawartość tzw. gazów cieplarnianych, a więc metanu, freonów, podtlenku azotu, a zwłaszcza dwutlenku węgla. Niektóre z nich produkowane są również w rolnictwie. Na przykład metan jest efektem upraw ryżowych i hodowli, a także powstają one przy spalaniu biomasy i z powodu wysiewu nawozów do gruntu. Gazy te działają jak szklarniana szyba, otulając ziemię coraz grubszym płaszczem, uniemożliwiają przepuszczenie światła słonecznego i zatrzymują odbite od ziemi promieniowanie podczerwone. I to jest właśnie efekt cieplarniany, który powoduje takie plagi współczesności, jak susze, pustynnienie, powodzie i cyklon. Pierwszy opisał zjawisko efektu cieplarnianego Svante Arrhenius, żyjący w latach 1859-1927. Był to szwedzki fizykochemik i astrofizyk, laureat Nagrody Nobla. Po upływie 100 lat problem efektu cieplarnianego stał się tak ważny, że przestał być sprawą tylko naukowców. Dociera do świadomości milionów ludzi, nabiera znaczenia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dla jego rozwiązania zwoływane są międzynarodowe spotkania, jak Szczyty Ziemi 10 lat temu w Rio, w którym uczestniczyli przedstawiciele 175 krajów, w tym 117 szefów państw i rząd. Jednym z rezultatów konferencji była konwencja o zmianie klimatu, zakładająca ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poczynając od dwutlenku węgla. Niestety, wśród jej sygnatariuszy zabrakło kilku państw, w tym największego podgrzewacza klimatu, mianowicie Stanów Zjednoczonych. Co prawda ówczesny prezydent, wprowadzając się w 1993 roku do Białego Domu, zapowiedział realizację postanowień z Rio, ale wkrótce pod wpływem potężnego lobby przemysłowego oznajmił, że owszem, Stany zmniejszą emisję gazów cieplarnianych do poziomu 1990 roku, ale dopiero w roku 2008 i to pod warunkiem, że do ochrony klimatu
zobowiążą się również kraje rozwijające się, zwłaszcza Chiny. Rzecz jednak w tym, że głównymi producentami tych gazów są państwa wysoko rozwinięte. Same Stany Zjednoczone, które zamieszkuje niespełna 5% ludności świata, wytwarzają 22% globalnej emisji dwutlenku węgla. Polska z 1,5% zajmuje 15 miejsce na świecie. Nie udało się wypracować globalnej strategii walki z ociepleniem klimatu także na ubiegłorocznej konferencji klimatycznej w Hadze. Tym razem kością niezgody była propozycja Stanów Zjednoczonych, zgłoszona wcześniej, bo w 1997 roku na spotkaniu klimatologów w Kioto. Otóż Stany Zjednoczone uważają, że w skali świata jest obojętne, kto przestanie podgrzewać atmosferę. Ważne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej. Ponieważ dla Stanów Zjednoczonych redukcja tych gazów byłaby trudna i kosztowna, więc chcą one płacić temu państwu, które zmniejszy emisję u siebie na konto Stanów Zjednoczonych. Handel gazami cieplarnianymi rozwinie się i to na dużą skalę. Chodzi przecież o duże pieniądze, prawdopodobnie o około 300 miliardów dolarów amerykańskich rocznie. Także w Polsce słyszy się głosy, że powinniśmy zarobić na tym interesie. Ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych nie są zainteresowani również Rosjanie. Jeden z powodów to ten, że dla Rosji ocieplenie klimatu pod pewnymi względami może być korzystne. Tak na przykład wzrost temperatury na Syberii stworzy lepsze warunki do eksploatacji bogatych złóż ropy, gazu i rud metali. Inni, na przykład Japończycy, twierdzą, że restrykcje w emisji gazów cieplarnianych spowodują dezorganizację gospodarki światowej. Lobby przemysłowe nadaje wielki rozgłos opiniom tych naukowców, którzy pomniejszają skutki efektu cieplarnianego, bądź twierdzą, że przyczyny ocieplenia klimatu są inne niż emisja gazu, na przykład wzmożona aktywność Słońca. Inni dowodzą, że w atmosferze ziemskiej są tak ogromne ilości dwutlenku węgla, iż to, co emituje przemysł, nie ma większego znaczenia dla klimatu. Tego rodzaju opinii, nawet najbardziej nagłaśniane, nie mogą zaprzeczyć, że właśnie gazy cieplarniane spowodowały niespotykane dotychczas ocieplenie klimatu. Stulecie, które mamy za sobą, było najcieplejsze w drugim tysiącleciu. Szczególnie ciepłe były lata 90. Natomiast rok 1988 uchodzi za najgorętszy w całym tysiącleciu. Nieprawdopodobne, że ja coś takiego przeżyłem, ponieważ sam sobie nie wierzę. Po zdławieniu powstania w getcie niemieccy okupanci wysadzili w powietrze wielką synagogę przy ulicy Płomackie. Później na terenie getta przeprowadzali masowe egzekucje mieszkańców w Warszawie, polskich więźniów politycznych oraz Żydów spłytanych po tak zwanej aryjskiej stronie. Od lata 1943 roku w okolicach ulicy Gęsiej funkcjonował niemiecki obóz koncentracyjny. 6 osób zginęło w zamieszkach w Jerozolimie na zachodnim brzegu. Palestyńczycy odchodzili dzień w niebu po tym, jak izraelskie władze wprowadziły kolejne restrykcje na świętym dla wyznawców judaizmu i islamu w wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. To najbardziej krwawy dzień na terenach izraelsko-palestyńskich od 15 miesięcy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wieczorem grupa izraelskich osadników została zaszkieletowana w osiedlu Nawet Sus w środkowej części terenów palestyńskich. Ofiary to 60- i 40-letni mężczyźni oraz 40-letni kobiety. Kilka godzin wcześniej wsparcie Palestyńczyków z izraelskimi siłami zginęło 3 arabskich nastolatków. Jeden w rejonie jerozolimskiego Starego Miasta, a 2 na obrzeżach Jerozolimy. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas poinformował, że zrywa i tak ograniczone już kontakty z władzami Izraela. Ja nie mówię, w imieniu palestyńskich władzy zawieszenie wszelkich kontaktów. Między innymi to, że na półkuli północnej zimy stały się o 18 dni krótsze niż przed 150 lat. Topnieją lodowce, co sygnalizują także polscy naukowcy. Pomiary wykonane przez 25. wyprawę arktyczną Polskiej Akademii Nauk wykazały zmianę zasięgu lodowców na wyspie Króla Jerzego. Gdy w 1977 roku stacja Arctowskiego
Polityczne rozpoczynała badania. Cofanie się ludowców było niemal niezauważalne, ale z każdym rokiem nasilało się. Dostęp do meczetów obecnie znajdujące się w dolinach lodowce Kolumbii i Baranowskiego cofają się kilkaset metrów rocznie, odsłaniając nowe tereny. Terrorystyczne. W wielu miejscach lodowce skróciły się o ponad kilometr, ponieważ podnosi się poziom mórz, więc zaczynają tonąć wyspy. Przykładem Papua Nowa Gwinea, tutejsze wyspy zanurzają się w morzu 10-15 cm rocznie, a wyspa Księcia Jorku nawet 30 cm. W ubiegłym roku woda morska zalała pola uprawne i zanieczyściła wody gruntowe. Sytuacja stała się tak groźna, że w grudniu rozpoczęto przygotowanie do ewakuacji 20 tysięcy Papuańczyków. Te procesy według prognoz będą trwać i nasilać się. Według styczniowego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych w XXI wieku temperatura na świecie może wzrosnąć nawet o 5,8 stopnia Celsjusza, a więc znacznie więcej niż dotychczas prognozowano. Najbardziej zagrożone będą regiony położone najniżej, spośród których raport wymienia Malediwy, Wyspy Marszala i Federację Państw Mikronezji. Zagrożeni będą nie tylko mieszkańcy wysp, ale i stałych lodów, bo jak to wynika ze statystyk o ONZ, 3/4 ludności świata zamieszkuje rejony rozmieszczone wzdłuż brzegów mórz i oceanów. Zaczniemy też skutkiem ocieplenia będzie dalsze zamieranie raf koralowych, utrata przybrzeżnych lagun i mangrowych bagien. Częściej i z większym nasileniem będą występować tropikalne cyklony i inne ekstremalne zjawiska przyrodnicze. Jeśli nie nastąpi redukcja gazów cieplarnianych, to za ocieplenie klimatu ludzkość zapłaci bardzo wysoką cenę. Wspomniany raport ONZ mówi, że kataklizmy spowodowane globalnym ociepleniem będą kosztować świat do 2050 roku ponad 300 miliardów dolarów rocznie. Będą to straty związane z takimi zjawiskami, jak nasilanie się tropikalnych cyklonów, co zresztą już obserwujemy, utrata ziem zabranych przez morza, powodzie, zanikanie gruntów rolnych i obszarów rybołówstwa. Dziesiątki miliardów dolarów pochłoną wydatki na korzystanie ze słodkiej wody i zwalczanie niektórych chorób tam, gdzie ich wcześniej nie było. Do tego trzeba doliczyć straty tak niewymierne, jak zniszczenie cennych zabytków historii. Tak na przykład w Italii zagrożone są rzymski Koloseum, Mediolańska La Scala, Ratusz we Florencji i Palazzo Vecchio. Gdy to wszystko się zdarzy, nikt z tych, którzy decydują o naszej przyszłości, nie będzie mógł powiedzieć, nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Do zasady budżet Unii jest dystrybuowany w podziale na poszczególne programy. Najważniejszym programem w Unii Europejskiej jest ten tak zwany inteligentny wzrost gospodarczy, który przyczynia się do włączenia, nie zapobiega włączeniu, ale przyczynia się do włączenia społecznego. Czyli tutaj jest to wspólny interes wszystkich państw Unii. Dlatego tu bym był bardzo ostrożnym w takim bardzo silnym kładzeniu nacisku na możliwość utraty jakiejkolwiek pomocy, bo my tej pomocy nie otrzymujemy. I druga rzecz, to oczywiście terminy są przed nami dzielenia budżetu na przyszły rok, bo ja tylko Unii Europejskiej, ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku dopiero 1 grudnia Parlament Europejski oficjalnie przyjął budżet Unii na rok 2017, a w listopadzie trwały ustalenia pomiędzy Parlamentem, Radą Europy i Komisją Europejską co do jego wartości. W związku z tym oczywiście czekają nas dyskusje na ten temat, ale po to mamy tylu Polaków w Unii Europejskiej, na stanowiskach przewodniczących Rady, na stanowiskach komisarzy europejskich, czy powinni brać pod uwagę interes Polski i pracować na tym, żebyśmy jak największą część budżetu dostali, nawet więcej niż dzisiaj myślimy, że dostaniemy. Tak, to jest pomoc unijna, jeszcze chcę, żebyście panu wypowiedzieli, ale także o takiej atmosferze wokół Polski, jeżeli chodzi o gospodarkę. Mało średnim przedsiębiorcom w Polsce nie zarabia nic. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, na pewno tracimy wizerunkowe zaufanie do tego, aby planować długoterminowe inwestycje. I jest to
pewne zawirowanie na rynku, które nie jest do niczego potrzebne. Natomiast ciekawym jest, że mamy jawny dowód na to, że dotacje unijne to nie jest tylko i wyłącznie wybieranie firm, które mają dostać odpowiednie środki finansowe, czy też podmiotów, tylko jest to konkretne narzędzie do nacisków politycznych i mamy tego jawny dowód. I porównałbym tutaj do dotościowej, do której oddajemy nasze własne dochody, która za nas ma decydować o tym, czy powinniśmy kupić parę spodni, czy naprawić lodówkę, czy może zainwestować w samochód. Nikt nie będzie znał lepiej naszych własnych potrzeb niż my sami. Więc nie zapominajmy o tym, że to są nasze własne pieniądze, które przekazujemy do wspólnej puli, następnie są rozdystrybuowane pomiędzy członków. Ale to są nasze pieniądze i nie mamy do nich prawa. Nie mamy prawa decydować, na co są one przeznaczone. Nikt nie może mówić nam na jakich zasadach, komu i wedle jakich potrzeb politycznych mają one trafiać. No to bardzo ciekawe, co pan Wojak mówi o tych także inwestycjach zagranicznych, że może być to spadek zaufania. Bo tutaj pojawia się dyskusja, mieliśmy wypowiedź wicepremiera Morawieckiego, że wręcz przeciwnie, te inwestycje zaczyna być coraz więcej po fatalnym 2016 roku, jeżeli chodzi o inwestycje i że nie ma takich sygnałów. Ale spójrzmy też, proszę Państwa, na otaczające głosów, nas piękno. Pisał Raymond, ile razy cierpisz, że zawodzi cię wszystko, boli cię życie, uciekaj z miasta, idź w pola, oddychaj powietrzem czystym, wpatruj się w niebo. Nędza ludzi dzisiejszych pochodzi z oderwania się od przyrody i od Boga, z osamotnienia wewnętrznego. Przyglądajmy się piękno naturalnych zespołów roślinnych, tych laboratorium, tym laboratorium fizjologiczno-fitosocjologicznym, zakątkom, kępom, łanom, gaikom, lasom, uroczyskom, wąwozom, doliną, przełęczom, morzu i górom. Powinny one stanowić przedmiot naszej fascynacji, gdyż są baśniowymi krainami i perłami przyrody. Przyglądajmy się okolicom, krajobrazom, pejzażom i wczujmy się w nastroje tych miejsc. Przyjrzyjmy się dziedzictwu przyrody i dziedzictwu kulturowemu. W ten sposób uczymy się polskości, miłości do ojczyzny przy pomocy ksiąg przyrody. Chronimy ją jako dobro wspólne przed niszczeniem, żydotą i rozkładem. Kontakt z przyrodą służy osiąganiu wewnętrznej harmonii. Jest źródłem zdrowia fizycznego, moralnego, psychicznego i przemiany życiowej. Dedykuję Państwu wiersz Romana Brandstettera na koniec, hymn do Madonny Dobrej Przemiany, a w szczególności tym wszystkim, którzy wybierają się na pielgrzymkę do Częstochowy, by tam świętować dziesięciolecie naszego radia. Nastroje inwestorów. Spójrz, Madonno, one są jest rozmaitych sił, wieczór wieku, rządzą słońce zachodzi, mniej klękają widać, słoneczne zegary, pokoju, dzisiaj przynajmniej już go niewiele, po tym, co już go coraz mniej, co prawda, euro wzmacnia jeszcze się kilka wyschnień i nastąpi koniec pokolenia, które widziało wszystko. A my większości walut jest wciąż 4,21, jesteśmy tacy sami jak wczoraj, 3,61, jak przedwczoraj, jak dnia przez całą przeszłość. Spada. Wciąż spada stoimy pod ścianą, dzbany wypełnione wodą, dzbany spragnione, dzbany czekające, bardzo nisko. Gliniani żebracy. Tutaj gdziekolwiek, poza wypowiedziami polityków, o Panno Godowa, poza, owszem, uczyń, jeszcze wypowiedzią standardu, aby nasze chrześcijaństwo przemieniło się w chrześcijaństwo chwil powszednich, zmian, albowiem z chwil powszednich w sądownictwie w Polsce, zbudowana widzimy jest jakieś wieczność. Oznaki i wreszcie, czy te agencje ratingowe, które kto wioski, nie myśli wymiarami chwili, ogłaszały swoje nowe ratingi, mogą to nie zdoła zrozumieć negatywnie. Wieczność, za uwagę, szczęść. I naturalną rzeczą jest to, że jeżeli funkcjonujemy w demokracji, muszą być spory, muszą być różne stanowiska i byłoby dziwne, gdyby ich nie było. I różne ośrodki polityczne muszą prezentować swoje zdanie na tematy około gospodarcze.
gospodarce, czyli społeczne. Gospodarka ze społecznymi sprawami tak się blisko przenika, to jest też nauka społeczna w ogóle ekonomia. W związku z tym my nie uciekniemy od sporów i dobrze, że one są, bo dzięki temu jest szansa na wypracowanie lepszego stanowiska i nie oczekujmy, że sporów co do zasady nie będzie. Natomiast gospodarka ma solidne podstawy i moim zdaniem agencje ratingowe będą bardzo jednoznaczne, bo my dzisiaj mamy czapkę wszystkich trzech najważniejszych światowych agencji ratingowych, tak jak Rosko Spaniosane, ten POS, jest Moody's i jest Fitchitka. I wszystkie trzy mają bardzo dobrą perspektywę, bo stabilną, to jest bardzo dobre. Perspektywa stabilna ratingu, to jest bardzo istotny parametr. I w związku z tym my możemy co najwyżej oczekiwać poprawy tej perspektywy na pozytywną. Były to porady ekologa, które na naszej antenie poprowadził dr Leszek Korzuchowski. Perspektywy. I po drugie, słuchają Państwo Radia Maryja, przed nami powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Zapraszam. Się na bardzo dobrym otoczeniu. To znaczy do tej pory wszyscy spodziewali się, że na przykład wzrost gospodarczy będzie niższy, on de facto jest wyższy, de jure też, ale jest wyższy. Wszyscy spodziewali się, że będą jakieś tam turbulencje, tych turbulencji nie ma i tak dalej, i tak dalej. Mamy dosyć dużą gospodarkę, w związku z czym ta perspektywa prawdopodobnie będzie się dobra umocniała i to, że się wszyscy spodziewali, że będzie gorzej, a jest lepiej, to jest kolejny czynnik, który w sensie społecznym, bo postrzegamy społecznie, po 2008 roku, po kryzysie finansowym, który był na świecie, element psychologii społecznej ma coraz większą rolę w ekonomii. W związku z czym jest poprawa nastroju, która się sama napędza i moim zdaniem w perspektywie kilkunastu miesięcy do kilku lat mamy bardzo zdrowy, stabilny wzrost gospodarczy, który prawdopodobnie 21 dzień lipca, piątek, Radio Maryja, rozpoczynamy aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana senatora Jana Marię Jackowskiego. Szczęść Boże, panie senatorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Panie senatorze, w Senacie trwa debata nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Ogromna batalia sił opozycyjnych wymierzona przeciwko tej reformie, a prawda jest taka, że od roku 89 nic nie zrobiliśmy po tak zwanej transformacji odnośnie oczyszczenia i reformy wymiaru sprawiedliwości. Tak jest, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, to jest bodajże jedyny z fundamentalnych obszarów funkcjonowania państwa, który nie został objęty całościową reformą po 89 roku. Tutaj na tej sprawie położyło ciśnienie zarówno ustalenia okrągłego stołu i z drugiej strony doktryna ukuta przez ówczesnego pierwszego, już po przemianach 89 roku, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana profesora Adama Strzembosza, który bohatera protestów i wieców organizowanych przez opozycję, który właśnie wówczas na postulaty oczyszczenia środowiska sędziowskiego, bo przecież wtedy byli sędziowie, którzy skazywali na kary śmierci więźniów politycznych, którzy orzekali w procesach politycznych, którzy byli odpowiedzialni za eksterminację Polaków w okresie stalinowskim, jeszcze wtedy tak orzekali, powiedział, że sądownictwo samo się oczywiście. No i jak wiemy, do dnia dzisiejszego się nie oczyściło. Ja zadałem pani profesor Gerzler, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, w trybie oświadczenia 17 maja, więc już kilka miesięcy temu, dwa miesiące temu, pytanie, ilu z obecnego składu sędziów Sądu Najwyższego pełniło funkcje sędziowskie w okresie PRL. Proszę sobie wyobrazić, że na 87 sędziów, którzy obecnie orzekają w czterech izbach Sądu Najwyższego, bo jest to Izba Wojskowa, Ubezpieczeń i Praw, Cywilna, Karna. 49 było już sędziami w okresie PRL. Do tego, panie senatorze, jeszcze dodajmy rzeczywiście, że znamy tę panią chociażby z wypowiedzi, że za 10 tysięcy złotych miesięcznie to można się tylko wyżywić czy przeżyć na prowincji, a nie w miastach. Tak jest, znamy panią prezes, znamy również jej ostatnie wypowiedzi, które wynika, że chyba ubiega się o prezesurę bycia prezesem totalnej opozycji, bo sędzia czynny, który nie zobowiązany z mocy prawa i konstytucji pozostawać bezstronnym wobec sporów politycznych, które się w Polsce dzieją, nie powinien uczestniczyć w działaniach politycznych, natomiast pan sędzia nie wątpliwie taki
działania uczestniczyć. Ale wracając do pytania ojca, bo to jest sprawa istotna. Otóż ten, tych 49 sędziów było już w okresie PRL-u, a więc składało się umowanie. Jakie sędziowie składali w czasach PRL-u? Ja nie mówię, że wszyscy są złymi sędziami, są nielojalni wobec obecnego państwa polskiego, bo byłby to wniosek generalizujący. Ale sam ten przykład, że ponad 50% obecnego składu sądu wywodzi się jeszcze z poprzedniego systemu, czy zaczynało swoją pracę sędziowską jeszcze w tam realiach tego systemu, wiele mówi. I stąd między innymi jest ta reforma, która dotyczy może nie tyle spraw kadrowych, choć one są niezwykle ważne, ale przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ponieważ to, co jest chorobą polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, to jest przede wszystkim przewlekłość postępowań, są sprawy cywilne, które 4 lata czekają na wyjście za wokandę, przedłużanie później odległości między pierwszą instancją a drugą instancją, no i różne nieprawidłowości, o których opinia publiczna jest informowana w mediach. Chociażby, panie senatorze, sędzia na telefon, znamy tę sytuację bardzo dobrze. Sędzia na telefon, chociażby to, o czym teraz w debacie właśnie senator w Senacie powiedział pan minister Warchoł, który odpowiada na pytania senatorów. 41% postępowań dyscyplinarnych kończy się bądź umorzeniem sprawy, bądź uniewinnieniem zarzutu. Były takie wypadki, że sędziowie uzyskiwali w końcu wyrok karny, to zupełnie inne. Natomiast wynik dyscyplinarny im się, czy postępowanie dyscyplinarne im się przydarzy. To pokazuje pewną patologię, którą między innymi jest podnoszona przez obywateli, że sędziowie nawet gdy się dopuszczą naruszenia prawa, wykroczenia, zasłaniają się immunitetem, unikają odpowiedzialności, a postępowanie dyscyplinarne, które decydują no ich koledzy po fachu, sędziowie, no często są takie, jakie po prostu są. I to jest jeden z elementów potrzebnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. I stąd w tej ustawie o Sądzie Najwyższym i jednym z jej istotnych wątków jest powołanie Izby Dyscyplinarnej, która składałaby się z sędziów, którzy zajmowali się tylko i wyłącznie tymi sprawami, którzy byliby właściwi do rozstrzygania postępowań dyscyplinarnych i wniosków dotyczących wszystkich sędziów w Polsce, a więc wszelkich sędzi od rejonowych, okręgowych przez apelacyjne, łącznie z Sądem Najwyższym, jak również prokuratorów, wszystkich szefli, radców prawnych i adwokatów. A tutaj, panie senatorze, powołanie tej izby właśnie dokonało wystraszenia i swoistego rodzaju batalii nienawiści w opozycji, która stała się rzecznikiem tej koniunktury sędziów, prawników, adwokatów. Tak jest. Proszę zauważyć, jakie hasła na tych demonstracjach się pojawiają. W niedzielę manifestujący wyświetlili napis "To nasze sądy". To znaczy, opozycji sądy nie są własnością państwa polskiego i obywateli. Niektóre mają bezwzględnie rozstrzygać, tylko mają być monopolizowane przez opozycję. Proszę zauważyć, że pan senator Rulecki publicznie przyznał, powiedział, że pani poseł Sawicka, która była przyjęła pana na gorącym uczynku przyjmowania korzyści majątkowej, która ostatecznie została uniewinniona, ona była beneficjentką w sytuacji, że to był nasz sędzia. Tak powiedział pan senator Rulecki, takie był ten jego wypowiedzi. No, ale dodajmy, że także dzisiaj gadżety towarzyszyły różnego rodzaju mundury, tak, z okresu represji komunistycznych, niby taki wymowny znak sprzeciwu wobec tego, co rząd chce zrobić w wymiarze sprawiedliwości. Tak jest, no więc to ja już pozostawiam bez komentarza zachowanie pana senatora. No już jego wyborcy to będą oceniali, czy można przyrównywać działania reformatorskie wyłonionego w demokratycznym państwie. Jednostki państwowych do działań państwa totalitarnego komunistycznego. Po prostu dziwne
że niektórym się mieszają porządki, ale sądząc po wypowiedziach pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny, który w tej sprawie parlamentarzystów podejmujących działania reformatorskie ma widać, że ma taką, powiedziałbym, bolszewicką mentalność i proponuje ustawy, których nawet Niemcy hitlerowskie, czy nawet to jest karolska stopa Stalina, nie proponowała, to pokazuje mentalność tych, którzy uważają, że demokracja jest wtedy, jak oni rządzą, a jak w wyniku procesów demokratycznych tracą władzę, to wtedy nie ma demokracji i należy ją obalić przy pomocy zabierania mikrofonu, jak pan Petru, który próbował na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości w Sejmie zabrać mikrofon i w ten sposób obalić wynik demokratycznych wyborów 25 października 2015 roku. I do tego, panie senatorze, mam jeszcze jeden mechanizm, właściwie aparatczycy systemu komunistycznego przed Pałacem Prezydenckim i przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej krzyczą solidarność, solidarność. To także kuriozum tego protestu. No to jest kuriozum, no jeszcze wczoraj, to widziałem w mediach, na zakończenie tego spotkania tej demonstracji pod parlamentem w godzinach nocnych, prowadząca oznajmiła, my nic innego nie chcemy, tylko żeby prezydent Duda zawetował tę ustawę. Co znaczy zawetowanie tych ustaw? Zawetowanie tych ustaw oznacza utrzymanie obecnego, niektórych wypadkach patologicznego wymiaru funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. A więc to najlepiej pokazuje intencje tych, którzy stają. To nie jest dialog, spór merytoryczny na temat kształtu reformy, na temat mechanizmu, które my proponujemy, a może ktoś by jeszcze inne zaproponował. To nie jest spór merytoryczny. To jest obrona przywileju rynku mieszkaniowym do jakieś 1-2% przez środowiska, które do tego wykorzystują zresztą emocje społeczne, pytanie, bo przecież nie wszyscy być może, którzy byli na tych protestach, tak myślą, kryzysu, wykorzystują emocje społeczne, próbują je podburzyć w jednym określonym celu, żeby zachować monopol na posiadanie wpływów w państwie, tak dlatego, że jest to grupa ludzi, która się przyzwyczaiła po 1989 roku, państwo to my, i dzieliła społeczeństwo na tych, którzy są beneficjentami przemian po 1989 roku i tych, którzy za to płacą w pokorze, są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Kiedy my wygraliśmy wybory i przywracamy szansę rozwoju dla każdego, życia w państwie, no to wtedy jesteśmy właśnie atakowani. Panie senatorze, opozycja nie ukrywa, że program jej to nie jest merytoryczna debata, to nie są projekty różnego rodzaju ustaw, które mogłyby rozwiązać różnego rodzaju trudne sytuacje w Polsce, ale ich program brzmi następująco: internet, ulica i parlament. Ale też wynika troszeczkę tak z tego, że no to jest próba wzburzenia społeczności, powodowania emocji, próba wyprowadzenia ludzi na ulicę i próba przeprowadzenia takiego swoistego obalenia władzy. No to oczywiście się nie uda, ale niepotrzebnie Polacy po prostu mają odkurzane te emocje, bo my reformujemy i jak się okaże, że sądy działają i strasznego się nie dzieje, a wręcz jest lepiej, no to wtedy te nastroje społeczne oczywiście będą inne. Ja bym chciał zwrócić również uwagę, że trudno powiedzieć, że to są bardzo powszechne protesty, no bo łącznie jak obliczają służby porządkowe, no to z tych manifestacjach bierze udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całym kraju, więc to nie jest jakaś skala, która pozwalałaby sformułować tezę, że są to masowe, powszechne demonstracje. No, nawet jedna ze stacji liberalno-lewicowych myli zdjęcia, to chyba w celowym celu, mianowicie z wizyty pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, a z manifestacjami organizowanych przez to totalną opozycję. Tak jest, no tutaj bardzo zależy, żeby sprawić wrażenie na opinii publicznej, że to jest jakiś masowy ruch, że to jest powszechne działanie społeczne. Nie, no oczywiście są grupy, które protestują, trzeba podkreślić, że mają do tego prawo, dopóki prawo jest przestrzegane, to odbywa się to w ramach państwa demokratycznego. Natomiast sytuacja, kiedy pojawiają się groźby karalne, kiedy próbuje się uniemożliwiać
z parlamentarzystą możliwość wykonywania przez sposób wolny mandatu, no to wtedy zaczyna się kłaniać się kodekska. I wtedy trudno mówić, że jest to działanie mieszczące się w polu debaty publicznej czy demokratycznej. Wczoraj posiedzenie senackiej komisji dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym, a dzisiaj debata nad ustawą, ale także panie senatorze, to trzeba powiedzieć, różnego rodzaju zabiegi, których celem jest paraliż prac nad tą ustawą, no po prostu z nadania opozycji. Tak, no jest taka próba, to się nazywa obstrukcja parlamentarna. To zresztą jest historia znana i w okresie przedwojennym w Polsce to się pojawiało i w najnowszej historii, bo obecnie w Europie, ja przypomnę, że nie tak dawno temu we Włoszech złożona tą 15 grup opozycyjnych 4000 poprawek złożyła do jednej z ustaw, w których na przykład określała wysokość członków gremium, którego dotyczyła ta ustawa, więc taki wzrost mają mieć każdy głos liczany, no po prostu ad absurdum te poprawki wprowadzano, no tak właśnie, żeby osiągnąć cel. Z punktu widzenia formalnego oczywiście można składać poprawki, one są nielimitowane, teoretycznie można by 10 tysięcy złożyć poprawek, no ale to pokazuje też intencje i wolę. No i my tutaj zgodnie z regulaminem procedujemy nad tymi ustawami. W Sejmie przetoczyła się batalia, w tej chwili mamy w Senacie. No były próby właśnie takiej obstrukcji, ale tutaj zgodnie z regulaminem prace się posuwają, aczkolwiek na pewno ta debata dzisiejsza będzie długa. Zaczęliśmy o godzinie 9.30 rano, a w tej chwili jesteśmy w punkcie, podpunkcie w ramach tego punktu. Pytania do ministra. A później jeszcze będzie debata indywidualna, a regulamin senacki jest taki, że każdy z senatorów może w ciągu debaty w danym punkcie dwukrotnie zabrać głos. Raz może mówić 10 minut, drugi raz 5 minut. Także ta debata razy 100 senatorów, czyli rzeczywiście zapowiada się. Wszyscy brali udział, no oczywiście. Senatorów Platformy jest tam 30 kilku, no więc to daje skalę tego formatu czasowego, w jaki ten punkt będzie rozpatrywany. Ostatni aspekt, bardzo niebezpieczny, panie senatorze, o tym trzeba mówić. Podpalanie Polski przez opozycję. Skutki tego podpalania mogą być dramatyczne dla Polski. Tak jest, no to jest przede wszystkim realizacja doktryny Grzegorza Schetyny z grudnia 2015, gdy zapowiedział ulicę i zagranicę. No i jeżeli chodzi o ulicę, no to trochę o tym już mówiliśmy, a jeżeli chodzi o zagranicę, no to jest, my cały czas mamy do czynienia z dowodami na Polskę i próbami umiędzynarodowienia naszych zewnętrznych konfliktów i debat dotyczących modernizacji i reform w państwie polskim na arenie międzynarodowej. I tu się bazuje przede wszystkim na nieznajomości polskich realiów na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim wykorzystuje się koniunkturę, która jest przeciwna obecnemu rządowi polskiemu, właśnie z takich oto powodów, że ten rząd domaga się o podmiotowość państwa polskiego na forum międzynarodowym i w ramach Unii Europejskiej, a nie tak, jak było za czasów Platformy, gdzie prezentowano mentalność wasalną i uległość wobec ważnych graczy w Unii Europejskiej, licząc na to, że jak będziemy spolegliwi, to może jakieś reszty z pańskiego stołu tam komuś gdzieś tam spadną. Więc to jest oczywiście podgrzewanie tych nastrojów i to jest mechanizm dość podobny, jak mieliśmy w uchyłku XVIII wieku, gdzie różne grupy polityczne szukały wsparcia dla swoich idei u obcych dworów, ale zawsze motywowały to szlachetną motywacją, jaką była walka o rzekomo zakorzone wolności. No w tamtych czasach, w tamtych realiach to była Rzeczpospolita Szlachecka, więc były to wolności szlacheckie. Dzisiaj mamy demokrację i mówi się o zagrożonych wartościach demokratycznych i zagrożonej rzekomo
praworządności, ale mechanizm jest niestety dosyć podobny i ma takie ponure konotacje z przeszłości. Natomiast tutaj jeszcze warto też powiedzieć o roli Donalda Tuska, który wyraźnie pełniąc ważny urząd w Unii Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, jest również przywódcą totalnej opozycji w Polsce i wykorzystuje swój urząd do działań politycznych i ingerowania wewnętrzne sprawy polskie. To już wiemy, panie senatorze, nie mandatu. Tak, na pewno przekracza kompetencje, prawda? Przekracza kompetencje i proszę zwrócić uwagę, że nie zwraca się do rządów innych państw w ich wewnętrznych sprawach. Absolutnie. Tylko i wyłącznie do rządu polskiego. Mało tego, publicznie popiera na forum unijnym zapowiedziane działania przeciwko Polsce, w tym również ewentualne tak zwane kary, jeżeli Polska nie chciałaby na swoje terytorium przyjmować nielegalnych imigrantów zarobkowych, którzy w sposób nielegalny przybyli na terytorium Unii Europejskiej. No to już pokazuje najlepsze intencje Donalda Tuska, że czuje większą lojalność niż do państwa polskiego, do jakichś innych ośrodków, z którymi widać w tym zakresie współpracuje. Ale zawsze tak było, więc tym działaniom i postawom się nie dziwimy. Trzymamy rękę na pulsie, panie senatorze, tak? Proszę zwrócić uwagę, to jest propagandowo wykorzystywane pod hasłem Zamów jest zaniepokojony. To jest też element budowania takiego emocjonalnego strachu w opinii publicznej i tworzenia wrażenia, że coś jest nie tak. To jest normalny taki element wojny psychologicznej, którą totalna opozycja w tej chwili próbuje zrobić. Otrzymamy rękę na pulsie, panie senatorze, będziemy przypatrywać się temu wszystkiemu, co dziać się będzie w Senacie. Po głosowaniu w Senacie ustawa wyląduje na biurko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam ojca, szczęść Boże całej rodzinie Radia Maryja. Ale oczywiście tak jest. Nie ma innego wyjścia. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem senatorem Janem Marią Jackowskim w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Trwa debata dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości. Rejonowy, a nie tak do tej pory tylko apelacyjnych rządowych, teraz także rejonowych będzie powoływał minister sprawiedliwości. Do tej pory to byli prezesi apelacyjnych. I to jest zmiana w zakresie administracyjnym, w zakresie orzekania. Minister nie uzyskuje wpływu bezpośredniego na prezydenta. Oczywiście można stwierdzić, że przed nominacją prezesów będzie w jakiś sposób się wywrzeć wpływ, ale też trzeba pamiętać, że ustawa wprowadza mechanizm rejestrowego udziału spraw do wszystkich spraw z indywidualnymi związkami. Jeszcze chciałbym się przy tym właśnie punkcie zatrzymać, bo tu się pojawiały bardzo różne głosy. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten punkt, to tu podział na zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania, to w żaden sposób już się nie pokrywa. Teraz państwo w Radiu Maryja, twoją aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Stanisława Urzuga. Witam serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam, szczęść Boże. Witam ojca, witam państwa. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na naszym polskim podwórku, kolokwialnie mówiąc, ale także opozycja wykorzystuje siły międzynarodowe. Szef Rady Europy Donald Tusk prosi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o spotkanie w sprawie tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Pani Pięgorzka mówi, że atmosfera wokół Polski wpłynie negatywnie na rozmowy o budżecie Unii Europejskiej, a pan Timmermans straszy Polskę, że mogą nam zostać odebrane subwencje finansowe. Państwo, szanowni państwo, totalna bzdura. Totalna bzdura, dlatego że po pierwsze zacznę od końca, może tutaj nie ma podstawy prawnej żadnej, ażeby zostały odebrane nam jakiekolwiek subwencje finansowe. Nie ma podstawy prawnej, ażeby przez negocjacje, bo pani Pięgorzka zapomniała, że mówi o negocjacjach dotyczących perspektywy 2020.
Nowoczesna mają wiele do stracenia, obawiają się, że zabijamy go.
wymiaru sprawiedliwości, który będzie trwał, realizował właśnie tą sprawiedliwość narodową. I w tym wymiarze, panie pośle, warto podkreślić, że niejednokrotne badania przeprowadzane wśród Polaków, wśród opinii publicznej mówią, że 70% Polaków jest niezadowolonych z obecnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dokładnie, ponad 70%. Natomiast mnie martwi jedna rzecz, bo to w tych spędzach, które w tej chwili są organizowane w różnych miastach w Polsce, pojawiają się dzieci właśnie na wieczornych 21 pod sądami okręgowymi, dzieci w wieku 7, 8, 10 lat. Natomiast co one tam robią? Przeciwko czemu protestują? Z kim? Przeciwko komu? Jeśli w dwóch konkretnych miastach województw dziennikarze zadawali pytania uczestników protestu, przeciwko czemu oni protestują, ale konkretnie? Anna Grabowska w dzisiejszej audycji Społeczny Punkt Widzenia porozmawiam z moim gościem o przyjętej już sieci szpitali i jej konsekwencjach. A może uda się też porozmawiać szerzej o problemach, których nie brak przecież w polskiej służbie zdrowia. Pani prezes na przykład Sądu Najwyższego miał te pytania, miałbyś ten chyba jednak problemy z odpowiedzią, bo skoro ona nie zna podstawowego programu, artykułu polskiej konstytucji, która to określa, że jest suwerenem.